Używając wzoru na zmianę podstawy logarytmu, obliczyć logarytm przy podstawie 5 ze 100 z dokładnością do części tysięcznych. Czyli domyślam się, że muszę skorzystać z kalkulatora. No a ten wzór na zmianę podstawy logarytmu to już się pojawiał w jakichś filmach. Ja teraz go przypomnę. Że jak mamy logarytm przy jakiejś podstawie A z liczby B, to można go wyrazić przez iloraz logarytmów o innej podstawie. No i ten wzór wygląda tak, że to jest logarytm podzielony przez logarytm. No i tutaj mamy nową podstawę. Tę nową podstawę no już zwijmy na przykład C. No i to jest logarytm przy podstawie C. Z tego samego argumentu, czyli B, podzielony przez logarytm przy podstawie C z tej starej podstawy. Ze starej podstawy A. No to się przydaje, dlatego że na kalkulatorze nie mamy przycisku logarytm w podstawie 5. Na kalkulatorze mamy najczęściej przycisk. Log, no i to oznacza logarytm o podstawie 10 z jakiejś liczby x. Mamy też przycisk ln na kalkulatorze, no i to oznacza logarytm o podstawie e z liczby x. No dobrze. Więc żeby użyć kalkulatora do obliczenia logarytmu, to musimy zamienić logarytm albo na logarytm dziesiętny, albo na logarytm naturalny. No to zamieńmy. Ten logarytm, który tutaj mamy, na logarytm dziesiętny, czyli mamy logarytm o podstawie 5 z liczby 100. No, i teraz chcę zamienić to na logarytm dziesiętny. No to będę miał iloraz, tak jak w tym wzorze ogólnym, który na górze napisałem. No, i teraz chcę podstawę mieć 10. Podstawę 10. No, i tutaj muszę wziąć logarytm dziesiętny z liczby 100 w liczniku, a w mianowniku logarytm dziesiętny z tej starej podstawy, czyli z 5. No, ok, no to mogę to obliczyć. Logarytm dziesiętny ze 100 to jest po prostu 2. To jest nic innego jak 2. No, a ten logarytm przy podstawie 10 z 5, no to muszę obliczyć na kalkulatorze. Teraz wyciągnę kalkulator i to obliczę, i będę miał zadanie rozwiązane. No, dobra. Czyli to będzie równe ile. Weźmy sobie kalkulator. I chcemy obliczyć ten iloraz, czyli musimy 2 podzielić przez logarytm dziesiętny z 5. No i to wychodzi z dokładnością do części tysięcznych 2,861, czyli to będzie. 2,861 taki jest wynik możemy teraz sprawdzić na przykład na kalkulatorze czy to, czy to się zgadza to znaczy, czy jeżeli podniesiemy 5 do takiego wykładnika, czy dostaniemy 100 czyli chcemy liczyć 5 do potęgi 2,861 no ja tutaj biorę tylko to zaokrąglenie do części tysięcznej, nie przepisuję tutaj Całego tego długiego rozwinięcia, więc nie muszę dostać dokładnie 100, ale chciałbym dostać jakąś liczbę bardzo, bardzo bliską 100. No to zobaczmy, czy to się będzie zgadzało. No Dostajemy 99,94, czyli widzimy, że z dużą dokładnością to jest 100, to z dobrym przybliżeniem równe 100. No a na koniec chciałbym jeszcze teraz pokazać, przypomnieć, bo to też już się w jakichś filmach pojawiało, skąd się ten wzór bierze, ten wzór, od którego tutaj zaczęliśmy. No, wyprowadzenie jest bardzo proste, dlatego ja teraz szybciutko pokażę. Jak mamy logarytm w A z liczby B, to możemy nazwać, że to jest jakaś liczba. Nie wiem, na przykład, że to jest równe jakiemuś z. Że to jest równe z. No ale to, takie równanie jest równoważne takiemu równaniu, że A podniesione do potęgi z da nam B. No bo. Logarytm po prostu odpowiada na pytanie, do jakiej potęgi trzeba podnieść a, żeby dostać b. Jeżeli tę potęgę oznaczymy jako z, no to oznacza, że a do potęgi z daje b. No i teraz mogę na przykład obliczyć logarytm obu stron tej równości. Mamy tutaj równość dwóch liczb, no więc logarytmy tych dwóch liczb również muszą sobie być równe. I wezmę logarytmy przy podstawie c. Z liczby a do z, a do potęgi z i z liczby b. Czyli tutaj będę miał, że to się równa, logarytm przy podstawie C z liczby B. No dobrze, teraz jest taka własność, że jeżeli mam logarytm z takiego wyrażenia wykładniczego, że mamy coś do jakiejś potęgi, to mogę tę potęgę, tutaj w tym wypadku to z, wyciągnąć przed logarytm. Czyli mogę napisać równoważnie, że to jest z razy logarytm przy podstawie C. Z liczby a, po prostu. No, i to musi być równe temu, co tam było, czyli logarytmowi przy podstawie c z liczby b. Przy podstawie c z liczby b. No i teraz przypomnijmy sobie, co to jest z. No, z to jest ten nasz logarytm przy podstawie a z liczby b, to jest z. No to teraz, żeby dostać ten wzór tutaj u góry, no to muszę podzielić obie strony przez. Przez to wyrażenie. No to zrobię to teraz, czyli napiszę, że z to się równa. No i tutaj będę miał iloraz. W liczniku jest logarytm przy podstawie c z liczby b. Tak, to co było po prawej stronie mojego równania, a w mianowniku mam logarytm przy podstawie c z liczby a. To przez co dzieliłem. No, a z, tak jak mówiłem, to jest dokładnie ten logarytm przy podstawie a z liczby b. Tutaj już mam mało miejsca, więc nie będę tego jeszcze raz przepisywał. z to jest logarytm przy podstawie a z liczby b. No i to jest równe temu ilorazowi. Logarytm przy podstawie c z liczby b podzielone przez logarytm przy podstawie c z liczby a. Czyli dostajemy dokładnie ten wzór, który wykorzystaliśmy tutaj do rozwiązania naszego zadania. Jak widać, jego wyprowadzenie jest bardzo proste, więc nawet jeżeli zdarzy się nam go zapomnieć, to widzimy, że bardzo łatwo można go wyprowadzić.